Cześć, nazywam się Piotr Piatek, jestem fotografikiem oraz retuszerem. Od roku użytkuję monitor firmy BenQ przeznaczony dla fotografików, model SW2700PT. Jest to ten sam egzemplarz, który użyłem do wykonania recenzji tego monitora. Recenzję tą opublikowałem rok temu na moim kanale na YouTubie. W recenzji również załączyłem taki przewodnik, jak wykonać kalibrację sprzętową tego monitora. Rok to też wystarczający okres czasu, by móc coś więcej powiedzieć na temat użytkowania tego monitora. A jakie są moje wrażenia? Całkiem pozytywne. Pracuję na nim cały czas. Nie miałem do tej pory z nim żadnych problemów. Nic się nie rozleciało, nic nie urwało. Moim zdaniem wygląda prawie jak wyjęte z pudełka. Również nie zauważyłem żadnych negatywnych symptomów na matrycy. Nie znalazłem żadnych uszkodzonych pikseli. Moim zdaniem barwy wyświetla w sposób prawidłowy. Obawiam fotografię, pracuję bardzo precyzyjnie z kolorem i nie mam też żadnych problemów z oddaniem z moich zdjęć do druku czy do drukarni. Nie chcę jednak, by ten film stał się hymnem pochwalnym dotyczącym tego monitora. Po prostu monitor dla fotografików powinien zapewnić precyzyjne wyświetlanie kolorów zdjęć. I taka jest jego podstawowa cecha. Stąd w dalszej części tego filmu przeprowadzę klasyczną kalibrację oraz przeprowadzę proces walidacji tej kalibracji. To też mi odpowie na pytanie, czy po użytkowaniu ten monitor troszkę ma gorsze parametry, czy jednak wszystko z nim jest w porządku. Zapraszam w takim razie do obejrzenia i do wysłuchania wniosków końcowych. Uruchamiamy nasz program Palette Master Element. Specjalnie nie zainstalowałem nowej wersji, żeby po prostu kalibrację przeprowadzić na tym samym oprogramowaniu, jakim była ostatnia kalibracja. Jak widać, został wyszukany nasz monitor oraz nasz kalibrator Element Display Pro. Dajemy tryby zaawansowane i naciskamy przycisk Start, tak jak w poprzedniej kalibracji. Zobaczmy, jaki mamy profil aktualnie podpięty do naszego monitora. Jest to nasz profil utworzony aż 14 lipca. Mamy w tej chwili grudzień, czyli tak naprawdę jest to już piąty miesiąc jego użytkowania. Proponuję wykonać przed kalibracją jeszcze walidację tego profilu, dlatego że zobaczymy po ilu miesiącach, jak on bardzo się rozregulował. Naciskamy walidację. Next. Czyli parametr, na który będzie mierzona poprawność naszego profilu, to jest średni błąd 2, a maksimum 4 nie powinien przekroczyć. OK. Każe mi przygotować kalibrator. OK, ja nastawię od razu monitor pod kątem. Kontynuujmy. Jak widzimy, walidacja została zakończona pozytywnym wynikiem. Średni błąd parametru delta E nie przekracza wartości 2, a największy błąd wynosi 2,14. Jest znacznie poniżej założonego przez nas głównego poziomu tego parametru. Co mi mówi ten wynik? To, że monitor trzyma dobrze swoje parametry i to przez dłuższy okres. W moim przypadku jest to lekko ponad 5 miesięcy. Oczywiście nie są to wartości takie, jakie byłyby tuż po utworzeniu profilu, ale biorąc ten okres, uważam, że wynik jest bardzo dobry. Przeprowadźmy sobie teraz nową kalibrację. Założymy takie same parametry, jak w naszym poprzednim profilu. Zostawiamy punkt bieli 6500 kelwinów. Luminancję wpisujemy ręcznie 80 kandeli. Gamę pozostawiamy 2,2. Przechodzimy dalej. Wybieramy, pod którym presetem zostać zapisana nasza kalibracja. Nazwę profilu, a resztę zostawiamy bez zmian. Przygotowujemy kalibrator. W moim przypadku jest to sensor A1 Display Pro marki X-Lite. I naciskamy przycisk kontynuuj. Po umiejscowieniu naszego kalibratora na powierzchni wyświetlacza, w miejscu wskazanym przez program do kalibracji, naciskamy ponownie przycisk kontynuuj i rozpoczyna się cała procedura kalibracji, już bez naszego udziału.
Pozostaje nam czekać na jej zakończenie. Kalibracja została zakończona. Pojawił się nam ekran z nazwą profilu oraz wyświetlają się nasze założone podstawowe wartości oraz te, jakie zostały faktycznie zmierzone podczas całej procedury. Od razu wykonajmy procedurę walidacji tego nowego profilu. Zostawimy parametry domyślne, czyli wartość delta E równą 2 oraz maksymalną na poziomie 4. Ustawiamy nasz kalibrator na wyświetlaczu oraz naciskamy przycisk kontynuuj. Sama procedura walidacji trwa bardzo szybko, a po jej zakończeniu zostanie wyświetlony oczywiście raport. Raport został wyświetlony. Jak widzimy, maksymalny błąd nie przekroczy parametru delta E równe 1, a średnie błędy są na poziomie delta E równego 0,36. Jest to wręcz rewelacyjny wynik. Sam byłem ciekaw, jak ten monitor sprawdzi się po dłuższym czasie użytkowania. Jak widać, jego parametry nie uległy zmianie, co akurat mnie bardzo cieszy. W dalszym ciągu uważam, że jest to świetna alternatywa dla fotografików, którzy za relatywnie nieduże pieniądze mogą nabyć monitor o powierzchni 27 cali i rozdzielczości znacznie większej niż Full HD. Do tego kalibracja sprzętowa, precyzja wyświetlenia koloru. I są to dodatkowe atuty, które bardzo pomogą w pracy fotografika. Mój akurat egzemplarz będzie dalej ze mną pracował. Dzięki też temu filmowi dowiedziałem się, że powinienem przynajmniej przeprowadzać jego kalibrację raz na 3 miesiące. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do zostawienia komentarzy pod filmem. Do usłyszenia. Dzięki.